Witam z tej strony Kaziosowo, to jest kolejny odcinek Half-Life 2. Dobra, lecimy dalej. Ja się oczywiście nie włączałem rozgrywki i tak dalej. Lecę dalej, oczywiście cały czas kontynuuję. Tutaj mam to na względzie, że nagrywając więcej odcinków naraz, renderując więcej odcinków naraz, mam więcej czasu, bo w jednym dniu mogę nagrać całość odcinków, potem tylko renderować. A w czasie renderowania mogę już sobie na przykład obejrzeć jakiś film. Poza tym renderowanie aż takie nie jest wymagające. Już prędzej, teraz więcej czasu mi zajmuje wrzucanie filmu niż renderowanie samo w sobie. Renderuje mnie, bo film, który waży 10 mega, znaczy 10 giga, nie 10 mega, tam 10 gigowy film, 30-minutowy film renderuje mi około 30 minut. Tyle ile film trwa, tyle mi renderuje. Tyle mi renderuje, więc to fajnie. Nie muszę się martwić o to, że nie znajdę czasu. Tutaj sobie wrzucę filmy do renderingu. Oczywiście teraz jest trochę minus. Minus, bo renderując, bo wcześniej mogłem sobie wrzucić do renderowania film oglądając, idąc spać, teraz bardziej wrzucać będę do wrzucenia film idąc spać. Wyrenderuje się, będzie plik 2-gigowy, z 8-9 giga jest 2-gigowy plik, więc około 3 godzin się wrzuca już. I've been on the line with Alex. Her father's been captured. Over here, Dr. Freeman. Dobra, idźmy. Ellie Vance jest niezbędny w procesie odzyskania wolności. Dobra, Alex. Alex, it's Leon. And I've got Gordon Freeman with me. Chyba prospekt. Hold on a sec. Norco, bring the buggy out. Put it on the dock right now. Gordon Freeman will be driving it. Will do. I just finished mounting an ammo crate on the back. Good timing. Okay, Alex, we're all set. Thanks, Leon. Gordon, I haven't driven the coast in over a year, but I have no reason to think it's gotten any safer. Meet me in the depot where the trains unload. Take care of yourself, and I'll see you in Nova Prospect. Bye for now. Bye, Alex. Dobra, lecimy dalej. Nie możemy otworzyć. No miałem trzy ręce, jak coś. No nie miałem dwóch rąk, tylko trzy. Ta trzecia to jest ta w środku, wyrastająca z ich klasy. Klaty. Przepraszam, trochę ziewam. Może dlatego, że powtarzam po prostu. Zaczął się nowy rozdział Autostrada 17. Okej. Okay. Potem będziemy mieć jeszcze lepszą broń niż działko grawitacyjne. Bardzo fajna broń z racji takiej, że będzie bardzo ona przydatna. Też był achievement związany z tą bronią. Też robiłem go. Dobra. 3, 2, 1. Lecimy obcym. Dobra, lecimy. Ta broń jest dużo lepsza niż tamta, bo ta broń przynajmniej nie musi się czekać, aż się naładuje.
Brakuje. I do góry jedźmy. Aj, tu. Jedź, rzesz. Jedziemy go. Dobra, jedziemy, mam nadzieję, że nie będziecie, znaczy nie jesteście źli, że tak trochę ziewam. Ale to jest mimowolne, człowiek tak mam mimowolnie. Nie jestem znudzony tą grą, bo potrafiłem nagrać 7 odcinków naraz, ale nie wiem, czy się nie wyspałem, chociaż spałem bardzo długo, czy coś. Ale cóż, dobra, ja sobie jeszcze potem zrobię chyba kawę. Muszę pochudę gdzieś. Dobra, idziemy dalej. Tu gdzie? Tu. To jest takie, że póki my się nie pojawimy na tej ziemi, to te mrówkoludy nie wyjdą na powierzchnię. No chyba, że to używane te rzeczy. One pozbawiają nas możliwości przejścia dalej. Jest takie, że one uderzają w ziemię, budząc ten mrówkoludy. One się denerwują właśnie, wkurzają o to, że to tam po ziemi im chodzi. Potem będzie bardzo fajna pomoc robotniczo-chłopcza, że tak to nazwijmy, związana z tymi ludami. Właśnie ta broń, która jest, o którym mówiłem, która jest bardzo fajna, jest właśnie związana z tymi ludami. Lecimy. Tutaj wiem, że użyję, ale... Aj, nie to miało być. Patrzcie. Tak działa, to jest ta kulka, którą kojarzycie z portala 2. I z portala 1. Nie wiem dlaczego, ale mi się właśnie, tak mi się wydaje, że to jest ona związana z kombinatem. Tutaj mamy amunicję do broni. Tej broni standardowej. Tutaj weźmy. Spuszczmy sobie te drzwi. Okej. Możemy tutaj. Teraz. Miały wszystkie, nie? Teraz jest na... Okej, możemy teraz tak spróbować. A nie udało się, ale dobra. No tu nie, tak naprawdę nie wiadomo po co wchodzimy, to jest chyba tylko dla lampy. Wiadomo, ale nie wiem po co tak naprawdę. Lecimy dalej. Pozwalając to i to, lećmy tutaj dalej. Tutaj. Dopiero w późniejszym, w kolejnym rozdziale dostajemy dopiero tą broń. W tym rozdziale jeszcze jej nie zdobywamy. Nie wiedziemy, że tutaj tutaj musimy ręcznie. Ej.
tutaj i kontrolujmy. Tutaj są nasi koledzy, do których musimy dojechać. To jest? Przerwę i biegnijmy dalej. Teraz dołem. Jedziemy tam. Dołem? Tak, dołem. Dołem. Do góry. To jest dalej, to jest przejazd. Zgraliśmy dalej. Tutaj. Da. Okej, wracając do mrówki, to mrówka ludzi też na plecy. Pozbawamy się ich, ale tylko na chwilę. One potem same sobie pomagają. Zdołają się przewrócić na drugą stronę. Dobra, teraz tutaj jesteśmy u naszych znajomych, których mieliśmy tam, widzieliśmy stamtąd. Okej, zbieramy tutaj amunicję. Będzie nam potrzebna do zniszczenia jednych ze stworów. Okej. Co tutaj było? Tutaj tam przejść, tutaj jest coś. Po prostu góry wejdźmy na chwilę. No dobra, ja wiem, że do piwnicy, ale... tutaj coś. Ale po prostu chciałem trochę pochodzić sobie. Pozwiedzać. Okej. Kanonierki wymienisz. Dobra, dajcie mi. Pewnie ja. Zostałem pasowany na niszczyciela kanonierek. Trzeba było uklęknąć. Jest zdecydowanie na niszczyciela kanonierek. Dobra, lecimy. Tam. Musimy uważać, oni tym działem może zniszczyć. Tak naprawdę przesunąć nasze działo. Teraz tak zrobił właśnie. Też przesunąć. To, co wystrzelimy, zostanie obrócone w inną stronę za pomocą tego jego działa. Dobra, nie wiem, czy tutaj jedziemy dalej. Tutaj jedziemy dalej, czy jedziemy... Byśmy tutaj innego robili, ale pojedziemy dalej. Tutaj nie było jeszcze pytanie. Okej. Proszę Boga, teraz brama tam jest, była zamknięta, teraz otwierają nam bramę i możemy jechać dalej. Dzisiaj ta seria będzie trochę krótsza. Ja mówię o, w sensie moja seria, że nagrywam kilka odcinków na raz, będzie trochę krócej, ponieważ to ziewanie będzie trochę bardziej przeszkadzać. Więc dokończę tutaj jazdę. I za chwilę idziemy kończyć. Już to zostało gdzieś 10 minut do jazdy.
Jeżeli chodzi o czystot na tym odcinku. Dobra, prawo, byśmy mieli teraz lewo. Potem oczywiście polecę po kawę, bo zrobię sobie kawę, może pomoże, no to wtedy jeszcze raz kolejne odcinki nagram, ale jeżeli nie, no to pozbędę się. I będę przez to wam przeszkadzał tym moim ziewaniem. Dobra, teraz jest... Nie, później. Teraz jest też... Chyba tutaj ten quest. Okej. Dobra, tutaj. Tutaj weźmy. Pozbądźmy się go. Tego z tym karabinem. Tutaj. Do góry. To są już hybrydy człowieka z kombinatem. Oni właśnie kombinat tworzy hybrydy. Teraz tak. Okej. Idźmy do góry. Na kolejną. Dobra, wyciągam ramię. Może tylko tutaj jest zrobione. Żeby zrobić to. Pytanie. To chodzi o to, że tutaj jest zadanie. Na zabicie przeciwników za pomocą tego czegoś. Ja to zrobię teraz. Dobra, teraz podnosimy nasze działo. To zbugowało. Tam to polegało na tym, żeby zabić trzech przeciwników za pomocą tych kontenerów. Nie trzeba było z nich nic puszczać, wystarczyło go uderzyć kontenerem. Ej, to musimy ten wóz przenieść też na drugą stronę. Weźmy go. Zróbmy tak jak trzeba. Nie. Teraz podnieśmy. Tak. Dobra, możemy iść. Lećmy na dół. Na dół, tędy. Tyle, żebym nie trafił na niego. Nożny z powrotem. Nic ciągnął się do niego. Lećmy tutaj. I lecimy. Tutaj. Tutaj czekajcie. Tędy. Czekajcie.
to... Bo tam jest... Bo tam... Nie, otwieramy tam tą bramę, dobra. Tam, że... No, zapomniałem, że tutaj otwieramy tą bramę. Po prostu. Po tej zostawcie tej bramy, teraz wtedy możemy przejechać tam dalej. Mogliśmy ewentualnie te drzewo podnieść. Znaczy, drzewo. Te auto podnieść, tego zika podnieść tam. Przenieść. Nic się dało oczywiście. Dobra, jedziemy dalej. Na kolejnym stanie skończyć. Oczywiście odcinek. O, leci. Następny. Tu jest. Chcę się go pozbyć. Więc trudno tak. Uważać też. Właśnie tak jest jak nie tak idzie w niego. Nie przeskoczyliśmy. Dobra. Wiecie co, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i do zobaczenia. No. Co jest? Czekajcie, bo coś się stało. No, do zobaczenia. Chcę wycofać, kurde, bo... Już chwila, bo to skończmy. Chcę go pozbywać. No i dobra. Nie pozbędę się go. Dobra, to tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się i na razie. Cześć.